Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny ma za swój główny cel integrację środowiska naukowo-badawczego, instytucjonalnego, bowiem wiele odbywa się takich właśnie konferencji, seminariów, które są rozproszone. I my chcemy, żeby kolejne kongresy scalały to środowisko. Przemysł powinien zawsze korzystać z pracy naukowców i tak jest na całym świecie. Nie sądzę, że jest inaczej w Polsce. Naukowcy potrafią wnieść coś nowego do przemysłu, nie powtarzać te same śrubki, ale może w tej śrubce coś zmienić, żeby była po pierwsze lepsza, po drugie bezpieczniejsza, po trzecie trochę tańsza. Wszyscy eksperci, fachowcy, którzy tutaj przyjechali i dzisiaj rozmawiają o potencjalnych możliwościach, twierdzą zgodnie, że mamy ogromne szanse, aby na bazie tych spotkań i tych kongresów wypracować rozwiązanie, które pozwoli nam jako Polsce budować lekki samolot lub śmigłowiec przy wykorzystaniu technologii i potencjału, którym dysponujemy. Wielokrotnie korzystamy nie tylko z Politechniki Świętokrzyskiej, ale i innych uczelni typu Wojskowa Akademia Techniczna, typu Politechnika Warszawska, właśnie tutaj Politechnika Zasowska, także skupiamy te ośrodki ze względu na to, że w wielu przypadkach korzystamy z ich w zakresie tym takim bardziej teoretycznym, gdzie potrzebne są pewne analizy, pewne obliczenia, pewne systemy, które muszą być w jakiś sposób zweryfikowane, w sposób czy to analityczny, czy przez jakieś symulacje. Przemysł kosmiczny jest tak specyficzny, że on bez nauki nie istnieje. Naukowcy, którzy pracują nad rozwiązaniami, które mogą być wdrożeniowe, potrzebują firm, oczywiście mogą sami zakładać firmy, firmy potrzebują takich naukowców, więc tego typu wydarzenie jest bardzo potrzebne po to, żeby ludzie się poznawali, żeby współpracowali, żeby dzielili się wiedzą.